zdrowia, szczególnie dla tych, którzy potrzebują lekarstw. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce sytuacja z lecznictwem jest taka, że jak ktoś pracuje, no to powiedzmy pracodawca, ubezpieczenie na pracownika i małżonka czy małżonkę, no to kosztuje mniej więcej 24 tysiące rocznie, czyli 2 tysiące miesięcznie, z czego pracodawca powiedzmy płaci 80% i pracownik płaci 20%, czyli powiedzmy 4 tysiące z kawałkiem pracodawca, pracownik znaczy i 20% pracodawca. No to są spore pieniądze. Jeżeli się kupuje powiedzmy lekarstwa, no to lekarstwa kosztują z tego właśnie ubezpieczenia 5, 10, 15, 20 dolarów. No jest jeszcze taka możliwość, że można kupić powiedzmy ilość lekarstw na 3 miesiące, płacąc za 2 miesiące, no ale to jest przez pocztę. Przez pocztę bardzo często te lekarstwa, które się idzie, powiedzmy, co miesiąc wykupuje, no bo sprzedają takie miesięczne buteleczki. W zasadzie to te sprzedają na 90 dni, no ale, ale z reguły też 30 dni. No także cena jest taka atrakcyjna, jak można czekać, nie płaci się za przesyłkę. No inne lekarstwa, takie bardziej poważne, no to też są powiedzmy do 40 dolarów, a takie super bardzo rzadkie, no to powiedzmy tam do 100 dolarów. Także to jest ten przekrój przy ubezpieczeniu dla człowieka, który ma ubezpieczenie. No lekarstwa oczywiście kosztują dużo więcej, tyle tylko, że są pokrywane w ramach tych 24 tysięcy rocznie. No i teraz jest pytanie, jak działa cała ta sytuacja farmaceutyczna w Ameryce. No w Ameryce to jest tak, że jest potężna forsa, no i później jest mniejsza forsa. Potężna forsa jest wtedy, kiedy ktoś wykombinuje, kiedy ktoś dostanie patent na te lekarstwo. No i w zasadzie prawo wyłączności do produkcji. Prawo wyłączności do produkcji, także tam jest chyba 12 lat. Później trochę mogą przesunąć na następne 5 czy 7. No i później chemicznie te lekarstwa są takim public domain, czyli dobro wspólne, dobro społeczne, no i ludzie zaczynają, no kompanie, które wiedzą, jakie są składniki chemiczne, wiedzą, jakie te FDA, czyli Federal Drug Administration, zezwoliło na wprowadzenie tego, no bo te większość tych lekarstw, no to jednak musi być jakiś ośrodek badawczy, który ma jakieś badania tam kliniczne. Te badania kliniczne pokazują, że statystycznie tam powiedzmy 60 czy 70% to ludzi ma jakieś tam pozytywne efekty, tam 1 czy 2% ma jakieś skutki uboczne, no ale powiedzmy te lekarstwo działa to, co powinno działać. No i są te lekarstwa znajdywane, odkrywane, produkowane, tylko dlatego, żeby zrobić tą forsę, no bo ta wyłączność państwowa, która daje zabrania w zasadzie innym kopiować to, zmusza, no zachęca ludzi do szukania, no i wtedy grabią pieniądze na lewo i prawo. Później jak przychodzi ten koniec wyłączności, no to cały czas produkują, tyle tylko, że sprzedają powiedzmy za 1/5 czy za 1/10 ceny, no bo nie produkują tego za 1/100 ceny, no bo są jakieś koszty tam produkcyjne, organizacyjne, pakowanie i tak dalej, i tak dalej. No ale także oni kontynuują te generic, takie ogólne równoważniki. No, znajdują się firmy, które nie wymyśliły, nie miały badań tych FDA, nie przechodzili przez te wszystkie zaaprobowania i to, że
byli zaakceptowani. Po prostu mówią, chemicznie robimy te atomy za atomy, te składniki za te składniki. No i taniej robią i ileś tam zarabiają. Tak jak te duże firmy, które szukają nowości, no to im się nie opłaca robić te takie ogólne lekarstwa i inwestują pieniądze w nowe. Problem zaczyna się być z biologics, czyli lekarstwa, które nie są dokładnie chemicznie powtarzalne, tylko że są modyfikowane genetycznie. Takie lekarstwo Herceptin w 1908 roku, 1908 roku został wpuszczony na rynek i to jest na raka piersi. No i teraz te ceny na to lekarstwo w zasadzie są potężne. I w Ameryce się mówi, że Amerykanki wydają na to, no nie tylko na to, no ale na to biologic, te wszystkie modyfikowane lekarstwa używane, jest wydane więcej, ponad 50 miliardów dolarów niż wtedy, jeżeli można by było, jeżeli by była konkurencja. A dlaczego nie ma konkurencji? No jest dosyć dziwaczna sytuacja, bo tak jak wspominałem, te lekarstwa chemiczne, no to można powtórzyć tą chemię, a te biologiczne nie bardzo można. I dlatego one są biologicznie podobne, ale nie biologicznie identyczne. I wtedy właśnie ten Federal Drug Administration mówi, to nie jest to samo, tylko jest podobne, a to jest podobne, no to my musimy to wszystko sprawdzić. No i jak właśnie Ministerstwo Zdrowia zaczyna sprawdzać, czy jest to samo, no to znowu zaczyna iść cały ten cykl biurokratyczno-inwestycyjny, taki powiedzmy, nie jest to całkowity start od zera, no ale jest to pewna robota, której nie potrzeba wykonać właśnie do tych generic lekarstw takich, no nie podróbek, ale kopii lekarstw chemicznych. I to jest trudno wejść nowym firmom w to. Dlatego nikt nie wchodzi, no bo ci, co oryginalnie tam wymyślili jakieś lekarstwa, opatentowali, no to po prostu robią tą kasę, no i tych ta konkurencja, to nie jest w sumie konkurencja, nie podrabiają. I nie ma jak zmniejszyć tych cen. No bo na 16 takich biologic lekarstw, które tam ostatnio było wprowadzone, to są tylko 2 czy 3 konkurencje, a na te chemiczne to jest bardzo dużo. Cena powiedzmy taki biologic Neupogen, który wzrasta powiedzmy białe ciałka we krwi, Dzisiaj cena jest większa niż wtedy, kiedy wszedł na rynek w 1901 roku. Także to już jest 28 lat i nic nie wskazuje na to, że byłoby taniej. I w sumie, jeżeli... No, mówi się o miliardach zaoszczędzonych, czy mniej zapłaconych, jeżeli by było, byłaby jakaś tam konkurencja. Następnym problemem jest, jeżeli nawet ktoś by chciał kopiować, nawet jakby ktoś chciał kopiować te biologic, no to z tego względu, że FDA zmusza ludzi do tych badań klinicznych, no to te badania kliniczne wymagają tysiące ludzi, nawet setki tysięcy ludzi do tych badań, a ty właśnie brakującym elementem w tym wszystkim jest pacjent, czy pacjentka, która jest skłonna poddawać się jakimś tam nowym badaniom.
i 3000 kobiet, powiedzmy, musi iść na te badania kliniczne, żeby wziąć jakąś, zrobić podobne do tego Herceptinu, żeby FDA zaakceptowało. Także to się przesuwa. I ludzie, którzy mogliby poddawać, czy byliby skłonni być tymi królikami doświadczalnymi na jakichś tam innych lekarstwach, no to w zasadzie powtarzają, co byłoby już zrobione, jeżeli by było identyczne. No i czy to, jak można by było to rozwiązać? No oni powinni FDA te podobne lekarstwa nie powinni ścigać tak bardzo. No ale jest jeszcze teraz, nie powinni ścigać, żeby były, jeżeli są wystarczająco podobne. No i te 12 lat wyłączności w zasadzie powinno wystarczyć. No i wtedy pozwolić produkować innym taniej. Czyli powiedzmy takie, byłaby ograniczona już ten wyłączność. No oczywiście, jeżeli by chcieli produkować po tym okresie licencyjnym, patentowym i tak dalej, no to oczywiście mogą produkować, no ale jeżeli nie, no to jakieś firmy konkurencyjne, które byłyby w stanie zarobić na tym, tak? No bo to jest jeszcze nie tylko kwestia, że ktoś chce robić, tylko musi zarobić. I te dzikie ceny właśnie na tym rynku amerykańskim, te dzikie ceny na początku, no to prędzej czy później przeradzają się w jakieś normalne. No, część ludzi no to mówi, że to jest nieprawidłowe, no ale jednak prawda jest taka, że jeżeli jest coś takiego robione z lekarstwami chemicznymi, no to dlaczego ma nie być robione z lekarstwami genetycznymi? Także no jest to jakiegoś rodzaju tam regulacja, no ale nawet w tych lekarstwach, których patenty upływają, no to jest to regulacja. Wiadomo, że powiedzmy każdy może robić aspirynę za pół centa i tak dalej. Większość tych lekarstw, powiedzmy, które są sprzedawane czy w Chinach, czy w Kanadzie, no to 80-90% tych lekarstw to jest niestety wykombinowana, wymyślona, opatentowana, powiedzmy w Ameryce, gdzie państwo, rząd, system i cały ta ekonomia kapitalistyczna pozwala na to, że ludzie szukają po prostu tego złota w tych wynalazkach. I no na pewno ten Herceptin pomógł wielu kobietom z tym rakiem, czy ten Neupogen z tymi białymi ciałkami, i prędzej czy później zaczyna być to wszystko tańsze. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek można nacisnąć, dzyń, o codziennych powiadomieniach o filmikach. Piszcie swoje komentarze, piszcie swoje opinie, polecajcie, wysyłajcie na Facebooku, czy gdzie tam uważacie. Także zapraszam do codziennych filmików. Do następnego.